czyli nasze radio. Conchita, proszę Państwa, bez ogródek do rzeczy mówi. Pozytywnie, ale do rzeczy. Decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Premier Beata Szydło w specjalnym orędziu podkreślała, że prezydenckie weto spowolniło pracę nad reformą sądownictwa. Wczorajsza poranna decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw zaskoczyła wszystkich. Wieczorem Andrzej Duda wygłosił specjalne orędzie. Przyznał, że wielu ludzi zostało skrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, który powinien budować zaufanie do państwa i jego instytucji. Wskazał, że bez reformy wymiaru sprawiedliwości nie ma możliwości budowania sprawiedliwego państwa, gdzie wszyscy są równi. Zmiany są niezbędne na płaszczyźnie proceduralnej, formalnej, ale także na płaszczyźnie etycznej. Przygotowane przez parlament ustawy reformujące system wymiaru sprawiedliwości w dużej części wychodziły naprzeciw społecznym oczekiwaniom. Nie mogłem jednak jako prezydent ich zaakceptować i korzystam z prawa weta, bo wymagają one zmian zapewniających ich zgodność z konstytucją, aby utrzymywały niezależność władzy sądowniczej, ale bez poczucia absolutnej nadrzędności i bezkarności oraz stwarzały warunki, by sędziowie czuli się niezależni od różnego rodzaju nacisków. Prezydent zapowiedział, że w najbliższym czasie przedstawi nowe wersje projektów reformujących sądownictwo. Orędzie do narodu wygłosiła także premier Beata Szydło. Nie cofniemy się z drogi naprawy państwa. Nie ulegniemy naciskom, potrzebnym nie teraz. Bo jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli sprzeniewierzymy się zaufaniu Polaków, drugiej szansy nie będzie. Dzisiejsze weto pana prezydenta spowolniło pracę nad reformą. Co więcej, zostało potraktowane jako zachęta przez tych, którzy walczą o utrzymanie niesprawiedliwego systemu. Systemu wielkich i małych nadużyć oraz opresji dla wielu uczciwych obywateli. Prawo i Sprawiedliwość chce zrealizować trzy podstawowe postulaty. Z sądów muszą odejść wszyscy, którzy odpowiadają za fatalne praktyki, ci, którzy w nich uczestniczyli. Po drugie, sędziowie muszą odpowiadać za łamanie prawa. Trzeci postulat to wprowadzenie kontroli nad sądami przez społeczeństwo. Chcemy państwa prawa, a nie państwa prawników. To postulaty, z których nie zrezygnujemy. Jesteśmy otwarci na dyskusję o szczegółach, ale rozmowy nie mogą sprawić, że reforma utknie w martwym punkcie. Szefowa rządu mocno zaakcentowała, że jej rząd wypełni zobowiązanie dotyczące naprawy Polski. Decyzja pana prezydenta mogła być niezrozumiała dla tych, którzy czekają na dobrą zmianę. Dlatego tym bardziej jesteśmy winni być dzisiaj jednością. Nie możemy ulegać naciskom ulicy i zagranicy. Musimy zrezygnować ze swoich osobistych i politycznych ambicji, a skupić się na tym, czego Polacy od nas oczekują. Mamy stabilną większość. Nie ulegniemy naciskom. Zrealizujemy nasz program.
Deklarację premier o tym, że rząd na pewno nie cofnie się z drogi reformy wymiaru sprawiedliwości, potwierdził wczoraj na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam minister Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Szef resortu obrony był wczoraj gościem specjalnego wydania Rozmów Niedokończonych. Bez zmiany wymiaru sprawiedliwości wszystkie reformy, które przeprowadziliśmy, mogą zostać zakwestionowane i obrócone w pył. Warto sobie z tego zdawać sprawę. Zdaniem ministra Antoniego Macierewicza tak zwana opozycja nie szuka żadnych rozwiązań, ale dąży do awantury, stosując presję, która jest rodzajem wojny hybrydowej. Bazuje ona na dezinformacji i presji mającej charakter przemocy. Mamy do czynienia z taką sytuacją, w której uznano, że uzyskano pewien przyczółek i chce się iść dalej, zakwestionować wszystko, co Polacy wywalczyli w wyborach 2015 roku. Otóż niech się tak nie cieszą. My zrobimy wszystko, żeby te przemiany zostały zrealizowane. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości zadeklarował, że partia rządząca ma już przygotowany harmonogram działań. Nie chce go jednak na razie zdradzać, aby nie narazić się na próbę jego blokady przez totalną opozycję. Komisja weryfikacyjna bada sprawę reprywatyzacji kolejnej działki w stolicy. Tym razem chodzi o parcelę na dawnej ulicy Siennej 29 przy Pałacu Kultury i Nauki. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc po raz kolejny nie stawiła się na przesłuchaniu. Sprawa Siennej 29 wiąże się z działką pod dawnym adresem Chmielna 70. W 2010 roku Rada Miasta przyjęła plan zagospodarowania przestrzennego tych terenów. Miały tam stanąć wieżowce. Dwa lata później miasto przyznało prawo użytkowania wieczystego Siennej 29 Maciejowi M. W maju tego roku wrocławska prokuratura postawiła mu zarzuty. Według niej nieruchomość przyjęto za rażąco niską cenę. Były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz zeznał przed komisją, że do momentu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego tej działki myślał, że jest ona własnością miasta. Wszystkie działki, te głównie, które są rozpatrywane, do momentu, kiedy uchwalaliśmy plan i długo jeszcze później, były własnością miasta stołecznego Warszawy. Jak dodał, w prognozie finansowej planu działki te widniały jako dochód miasta. Wynikało z niej również, że nie ma żadnych roszczeń do Siennej 29. Były wiceprezydent Warszawy podkreślał jednocześnie, że podczas swojej kadencji nie zajmował się reprywatyzacją, więc nie jest w stanie udzielić wystarczających wyjaśnień w tej sprawie. Jednak jak powiedział były radny Warszawy Bartosz Dominiak, w sprawie reprywatyzacji złożył kilka interpelacji do władz miasta. Dostałem na tą interpelację 3 odpowiedzi. Z tego pierwszą 5 maja. I ona, ta odpowiedź, z tego co pamiętam, jest podpisana przez panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Walc. Można więc przypuszczać, że władze miasta stołecznego miały informacje na temat reprywatyzacji we Warszawie. Hanna Gronkiewicz-Walc jednak nie wyjaśni tej sprawy, ponieważ już po raz czwarty nie stawiła się na posiedzeniu komisji. Dotychczas wszczęto 150 postępowań prokuratorskich w sprawie stołecznej reprywatyzacji. Niemiecka telewizja publiczna CDF nie chce przepraszać za użycie określenia polskie obozy zagłady. Stacja składa apelację do Najwyższego Sądu Krajowego od wyroku wydanego przez Sąd Krajowy w Moguncji. Ten nakazał CDF-owi należyte wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, czyli zamieszczenie na głównej stronie internetowej przeprosin za użycie tego kłamliwego określenia. W grudniu ubiegłego roku Sąd Apelacyjny w Krakowie za użycie określenia polskie obozy zagłady nakazał telewizji CDF przeproszenie Karola Tendery, byłego więźnia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Przeprosiny miało się ukazać na głównej stronie internetowej telewizji i miały być widoczne przez 30 dni. Ale stacja wyrok ten wykonała w dość osobliwy sposób. Treść przeprosin umieszczono w niewidocznym miejscu i z tytułem Przeprosiny Karola Tendery, który nic nie mówił przeciętnemu widzowi. Nie wiadomo było, kto, kogo i za co przeprasza. To nie było wykonanie wyroku, uznał pełnomocnik Karola Tendery, mecenas Lech Obara, i zwrócił się do sądu w Moguncji, aby ten wydał klauzulę wykonalności polskiego sądu.
Tak też się stało, ale tę decyzję telewizja CDF zaskarżyła do Najwyższego Sądu Krajowego. W uzasadnieniu napisano, że w Polsce od 2015 roku jest rząd konserwatywny, funkcjonujący pod hasłem aktywnej polityki historycznej, ukierunkowanej na ochronę dobrego imienia państwa polskiego i Polaków. Stacja sugeruje, że wyrok krakowskiego sądu był pokłosiem tej polityki. W apelacji, jak podaje portal TVP Info, zwrócono uwagę, że zanim PiS objął rządy, takie wyroki nie zapadały. CDF podnosi też sprawę zmian w polskim sądownictwie i powołując się na niemiecką prasę, twierdzi, że będzie zlikwidowany Sąd Najwyższy. Ale nie żałuję niczego. A więcej wiadomości przekażemy Państwu w głównym wydaniu informacji dnia o godzinie 20. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia. W kraju zachmurzenie duże i deszcz, na północnym wschodzie także burze. Na Podkarpaciu zachmurzenie duże i deszcz, a początkowo także burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura od 13 do 17 stopni. Wiatr na północy słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, północno-wschodni. Poza tym wiatr słaby i umiarkowany zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km na godzinę. Jutro na północy Polski zachmurzenie duże i deszcz, na północnym wschodzie możliwe burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, rano rozpogodzenia, miejscami przelotny deszcz i burze. Temperatura maksymalna od 19-21 stopni na zachodzie i północy kraju do 23 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, jedynie na Pomorzu Północnym. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hektopaskali i będzie się wahać. No jak to odebrać? Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów w Telewizji TVAM oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. A w dzisiejszym programie rozmawiać będziemy na temat Krajowy Zasób Nieruchomości, a Lasy Państwowe. Temat ten podejmujemy z naszymi dzisiejszymi gośćmi, których bardzo serdecznie witam, a którymi są pan Ryszard Gruś, przewodniczący Komisji Zakładowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, NSZZ Solidarność. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Oraz pan Jacek Cichocki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panowie, witam. Przynajmniej pan Jacek, widzę, że w mundurze. Pan Ryszard mówi, że mundur również jest obecny w jego życiu, ale został w domu. Te związki z leśnictwem w państwa w życiu już są związane od wielu lat, z tego co żeśmy rozmawiali na początku naszego spotkania, tuż przed programem. Panie Ryszardzie. Moje od 15 roku życia, kiedy poszedłem do technikum, to praktycznie rok tylko byłem poza lasami i wtedy, kiedy odbywałem służbę wojskową, ale również na terenie ziemi lubuskiej, tam gdzie chodziłem do technikum leśnego w Rzepinie, także 7 lat na ziemi lubuskiej spędziłem i tam zachłysnąłem się leśnictwem i pozostałem wierny i pozostanę wierny do ostatnich swoich dni. Teraz już jako emeryt, ale emeryt całym sercem oddany w sprawie lasów. Lasów, Solidarności, Najjaśniejszej Rzeczypospolitej przede wszystkim. A jeśli chodzi o pana Jacka, panie Jacku, pana związek z lasami? Związek z lasami zaczął się właściwie od technikum leśnego w Tucholi, które ukończyłem. Następnie studia leśne. Jednocześnie pracowałem już zawodowo, także ponad 20 lat tej przygody z lasami i umiejowania tej polskiej przyrody. Także można by tak w skrócie to ująć. Lasy to jedno z największych dóbr, jakie posiadamy w naszej ojczyźnie. Jak można byłoby scharakteryzować stan lasów w naszej ojczyźnie? My
myślę, że Polska ma się czym pochwalić na tle Europy i chyba też nawet świata. Polskie lasy, polskie leśnictwo może służyć za wzór. Lasy są prowadzone w sposób racjonalny, mądry. Leśnicy profesjonalnie zarządzają lasami państwowymi. Gospodarka, która jest prowadzona, można by to tak w skrócie ująć, jest prowadzona w sposób zrównoważony, czyli jest to użytkowanie zasobów przyrody w sposób taki przemyślany, czyli pobieranie użytków drzewnych i nie tylko, w takich rozmiarach, by nie zaszkodzić trwałości przyrody, mianowicie nie uszczuplać tych zasobów. Jednocześnie gospodarka leśna to też wielofunkcyjna gospodarka, bo to nie tylko produkcja czy dostarczanie na rynek drzewny, surowca drzewnego, co jest bardzo ważne z punktu widzenia gospodarki narodowej i też płatnika, niemałego płatnika podatków, jakimi są lasy w skali kraju, ale również świadczenia takich usług pozaprodukcyjnych, czyli miejsca wypoczynkowe, również kwestia bardzo ważna dla obronności kraju, tak, bezpieczeństwo ekologiczne, czyli utrzymywanie w pokryciu znacznych obszarów kraju pod lasami, pod drzewostanami. Glebochronna, wodochronna, to można by tutaj przytaczać wręcz w nieskończoność, jak wpływają lasy na człowieka, na pozostałe organizmy. Co jest ważne, człowiek, leśnicy w Polsce umieją dobrze gospodarzyć tymi zasobami i póki co lasy nie są zagrożone. Mało tego, myślę, że to ciągłe doskonalenie gospodarki leśnej powoduje to, że nie mamy się czego obawiać i patrzymy z pełną nadzieją w przyszłość. A jaką powierzchnię zajmują lasy w Polsce? Powierzchnię ponad 7 milionów hektarów, to jest niebagatelna powierzchnia. Powierzchnia, którą zarządza 430 nadleśnictw obecnie w kraju, czyli w tych jednostek mamy sporo. Co tu można jeszcze powiedzieć? Lesistość blisko 30%, tak? Czyli gonimy tą średnią europejską. I tak jak mówiłem też wcześniej, zasoby leśne w naszym kraju nie są zagrożone, mimo że, tak jak też obserwujemy, są też poddawane w użytkowaniu, czy przeznaczanie jest też tych gruntów pod inwestycje liniowe, tak jak drogi, jak jakąś jeszcze inną infrastrukturę, która dla gospodarki kraju jest ważna, bo lasy prowadzą też zalesianie, odnawianie powierzchni bezleśnych, czyli to tak naprawdę zasoby leśne i powierzchnia leśna w kraju bez przerwy wzrasta. O tym mówią dane statystyczne, do których każdy z nas może sięgnąć. Jeśli można by uzupełnić to, co powiedział pan przewodniczący, to ja chciałbym nawiązać do historii, albowiem to, że dzisiaj mamy model gospodarki proekologiczny, środowiskowy, taki twórczy, to jest zasługa Leśnej Solidarności. Bo na bazie Leśnej Solidarności po 1989 roku powstawała ustawa o lasach, która nadała ten kierunek taki proekologiczny, prośrodowiskowy, albowiem było tak, że w PRL-u funkcje gospodarcze dominowały nad funkcjami środowiskowo-twórczymi i ochronnymi i społecznymi. Dzięki tej ustawie te funkcje jakby zrównano, a nawet nadano większą rangę funkcjom środowiskowo-twórczym i ochronnym po prostu lasów. Mało tego, bo o tym jakby przeciętny obywatel tego kraju nie wie, że po wyzwoleniu lesistość Polski była na poziomie 20%, dzisiaj jest na poziomie 30%, zasobność wzrosła o prawie ponad pół miliarda metrów sześciennych drewna na pniu i to jest zasługa pracy kilkudziesięciu pokoleń leśników. Idzie o to, że nawet w okresie PRL-u, kiedy była taka gospodarka rabunkowa, leśnicy to robili na radach, żeby większej krzywdy lasom nie wyrządzać. I takie przewartościowanie generalnie nastąpiło w okresie transformacji, kiedy weszła ta nowa ustawa i uważam, że dzisiaj świat się może wzorować i wielu leśników za granicę, jak przyjeżdża i ogląda nasze lasy, no to zazdroszczą nam.
Ja w swojej historii zaliczyłem epizod, że byłem drwalem. Było tak, że byłem w 1988 roku na kontrakcie w Niemczech w ramach kielskiego eksportu i pracowałem, wykonywałem cięcia pielęgnacyjne. Więc tam robi się stosunkowo późno, natomiast u nas częściej się wchodzi i dzięki temu osiągamy takie, a nie inne wyniki. I ta zasobność na pniu z każdym rokiem wzrasta i wzrasta lesistość. Także ta ustawa o tym KZN-ie tak trochę zaskakuje w sensie jakby negatywnym, bo jako lesisty powinniśmy zabiegać, żeby zwiększać lesistość, a tutaj próbuje się wyłączać grunty leśne, typowo leśny las, aby w jakiś sposób pewien program zrealizować. Tak, na potrzeby, tak na potrzeby programu Mieszkanie Plus powstanie tak zwany bank ziemi pod nazwą Krajowy Zasób Nieruchomości. Instytucja ta będzie gromadziła te użytki nieruchomości, które są, wchodzą w skład własności państwowej i w taki sposób nimi zarządzała, aby zwiększyć podaż gruntów właśnie dla celów budowlanych mieszkań. I minister infrastruktury i budownictwa pan Andrzej Adamczyk zaznacza, że ta ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości w dużej części będzie rozwiązywała problem mieszkań dla Polaków. Jak państwo zapatrujecie się na tę ustawę? Oceniamy tą ustawę jako oczywiście też nie, dobrze, ale tutaj nawet przychodzą jakieś informacje. Mieszkanie Plus jest to niewątpliwie ważne, aczkolwiek szczegółowe zapisy, które ten projekt, które ta ustawa zawiera, stwarzają też pewne niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo, na które zwracaliśmy już wcześniej uwagę, pomimo że na Ateńskiej, tak, tutaj na Ateńskiej. Projekt przed uchwaleniem też nie był konsultowany z nie, bo tam dzwonił od infolinii do mnie, dzwonił jakiś człowiek. Interesariuszem, można powiedzieć, czy stroną Lasami Państwowymi. Lasy Państwowe wysuwały stosowne rozwiązania, podpowiadały, co można zrobić, by ten ja program rozumiem, zaistnieć, a jednocześnie nie stwarzać niebezpieczeństwa, tak jak dzisiaj to mamy w tym akcie, w tej ustawie, że można na potrzeby Krajowego Zasobu Nieruchomości obracać gruntami leśnymi. Mam na myśli tutaj sprzedaż, przeznaczenie gruntów pod zastaw, czyli tak naprawdę to, o co walczyliśmy i do czego nie chcieliśmy dopuścić, by grunty lasów, by lasy nie były prywatyzowane. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że jest to zbyt ogólnie powiedziane, czy tutaj nie ma mowy o prywatyzacji, ale tak naprawdę jak się przyjrzymy tym szczególnym rozwiązaniom i to, co w przyszłości może zaistnieć, to tak naprawdę będziemy mieli z taką stopniową prywatyzacją gruntów leśnych do czynienia. Tak może być. Rozumiemy to, że grunty leśne powinny być przeznaczane oczywiście na potrzeby tego programu, bo wiadomo, że jeśli będą powstawały mieszkania, to musi też powstawać infrastruktura, która będzie towarzyszyła temu programowi, tym mieszkaniom tworzonym, infrastruktura liniowa, czyli wodociągi i telekomunikacja, energetyka. Ale czy Krajowy Zasób Nieruchomości powinien przejmować grunty, jeśli nie będą w taki sposób pod inwestycje liniowe wykorzystane te grunty, swobodnie nimi obracać, nawet sprzedawać? Pytanie też, kto będzie te grunty nabywał, tak? To będą grunty, czy są to grunty obecnie w granicach miast, czyli jeśli spojrzymy tak z rynkowego punktu widzenia, bardzo drogie, intratne, no i też jest niebezpieczeństwo, myślę, wkroczenia kapitału, kto wie, czy nawet nie zachodniego i w pewnej perspektywie przejęcia tych gruntów bardzo ważnych z punktu widzenia też miasta i mieszkańców, gdzie obecnie mamy lasy, właśnie wejście tego kapitału, który tak naprawdę będzie dominował i no i co dalej, tak? Jak powstaną działki, to powstaną też tereny ogrodzone, czyli dostęp do tych terenów zielonych będzie utrudniony. Wyobraźcie sobie Państwo
nie móc wyjść sobie na przedmieście miasta, pojeździć swobodnie rowerem po lesie, pospacerować, podychać świeżym powietrzem, wyjść ze swoim pupilem na smyczy i w sposób taki no, bez troski wypoczywać. To w perspektywie dalszego czasu, w przyszłości, no, może być zagrożone tak naprawdę. Wykorzystywanie lasów na ten cel to powinno być ostatecznością, albowiem na dzień dzisiejszy można zauważyć, że jest wiele gruntów, jakichś nieruchomości poprzemysłowych, które są niewykorzystane, stoją ruiny niezagospodarowane. Masę gruntów rolnych, przynajmniej w moich okolicach, ja mieszkam w Wołowie pod Wrocławiem, w okolicach Wołowa no jest grubo ponad 100 hektarów grunty, które leżą odłogiem od lat. Postępuje proces stepowienia. A więc po co wyłączać w jakiś sposób do zasobów, do krajowego zasobów nieruchomości, grunty leśne? To powinna być ostateczność, tylko w tych przypadkach, gdzie nie ma możliwości jakby alternatywnego przeprowadzenia tych inwestycji liniowych związanych z infrastrukturą. Bo nie daj Bóg przyjdzie jakiś człowiek nieodpowiedzialny, a wiemy, że co 4 lata wahadło się na naszej scenie odchyla i poprzednicy kilkakrotnie chcieli przystąpić do w jakiś sposób tego, żeby prywatyzować lasy. Były też takie pomysły w latach 90., żeby uwłaszczyć społeczeństwo polskie lasami. Więc jest to poważne zagrożenie, bo jakby popatrzeć na sąsiadów w Czechach, co zrobiono właśnie poprzez takie nieprzemyślane kroki, że dzisiaj mają określone problemy. Idzie o to, żeby Polak był mądry przeszkodą, a nie poszkodzie. I jaką wielkość gruntów chce przejąć od lasów państwowych krajowy zasób nieruchomości? Według naszych szacunków jest to około 600 tysięcy hektarów gruntów leśnych i nieleśnych. Jest to może w takim ogólnej liczbie, czy ogólnym stosunku do powierzchni, jaką lasy państwowe zarządzają, może udział niewielki. Aczkolwiek z uwagi na usytuowanie tych gruntów, bardzo ważny, nie tylko z punktu widzenia lasów państwowych, gdzie też musimy sobie też powiedzieć, że te lasy stanowią taki pewien bufor na przedmieściach aglomeracji. Są to tereny bardzo ważne z punktu widzenia obecnych aglomeracji miejskich. Tak jak już mówiłem wcześniej, z przyrodniczego punktu widzenia krajobrazowego, takiego, gdzie te lasy też no, po prostu służą człowiekowi w sposób wielofunkcyjny, tak? Mówiłem wcześniej o użytkach, o drewnie, ale tak naprawdę wokół miast te lasy mają szczególną rolę i powinny być szczególnie też w sposób szczególny traktowane. Tak jak tutaj kolega powiedział wcześniej, jeśli nie ma alternatywy i trzeba faktycznie taką infrastrukturę poprowadzić i rozbudować jak najbardziej, ale to powinna być ostateczność po wyczerpaniu wszelkich innych możliwości po drodze. Autorzy tejże ustawy zakładają, gdzieś przynajmniej w sposób ustny, dają takie zapewnienie, że na tych gruntach, które zostaną przyjęte od lasów państwowych, właśnie powstaną tego typu obiekty, obiekty liniowe, prawda, czyli drogi, wodociągi. I pytanie, czy jest to zapisane w ustawie? W ustawie tego, co koledzy mówią, to nie ma zapisane i to właśnie najbardziej leśników jakby niepokoi. Bo zgodnie z ustawą o lasach gospodarzem jest pan nadleśniczy i pan nadleśniczy decyduje o tym, co nie nadaje się, co jest zbędne w produkcji leśnej, które są nieruchomości. Generalnie na przestrzeni ostatnich lat, po 1989 roku w okresie transformacji lasy się tego zbędnego majątku generalnie pozbyły. I niewiele jest takich nieruchomości zbędnych. Także widać, że szereg takich nieruchomości zbędnych, jak mówimy o tych obiektach poprzemysłowych, jest przynajmniej na Dolnym Śląsku. Zauważymy, że jest bardzo wiele. I być może, żeby trzeba było wykorzystać najpierw tamte zasoby, a dopiero kiedy już nie będzie innych możliwości, to zwróci się do lasów, ale może bardziej po drewno, jak po grunt. A już wyłączanie gruntów leśnych
tam, gdzie rośnie las, to już jest jakieś totalne nieporozumienie. To trzeba też sobie wyraźnie powiedzieć, że dlaczego leśnicy w taki sposób tutaj reagują na te niebezpieczne zapisy. To jest nic innego, jak tylko troska leśników o nasze wspólne dobro. Też trzeba sobie też jasno powiedzieć, że lasy państwowe zarządzają gruntami Skarbu Państwa. To są nasze wspólne dobra, wspólne obiekty, wspólne tereny, które należą właściwie do nas wszystkich. Każdy obywatel ma prawo w sposób jakby nie krępowany, w sposób nie zakłócony wejść do lasu. Oczywiście jeśli są to obszary chronione, które bądź wyłączone w sposób szczególny wyłączone z pobytu dla ludzi. Mamy tereny generalnie otwarte dla człowieka, na społeczeństwo. I stąd ta troska lasów państwowych, by też taki jakby nieprzemyślany sposób tych zasobów nie uszczuplać i tych możliwości nie zamykać, nie tak, na przyszłość. Jeśli, tak jak już mówiłem wcześniej, doprowadzi się do przejęcia tych gruntów i obrotu w sposób niekontrolowany, czy w ogóle obrotu, to te tereny, tak jak już sygnalizowałem, tereny leśne wokół miast, przy miastach, przy aglomeracjach miejskich, mogą być grodzone, zamykane i wtedy ten dostęp już nie będzie w sposób taki otwarty i swobodny dla człowieka. Czy zgodnie z ustawą te tereny, które byłyby zostały przyjęte od lasów państwowych, nie byłyby wykorzystywane pod budowę mieszkań? A jest pytanie, czy ustawa mówi coś o sprzedaży tych terenów? Tak, zapisy są tutaj czytelne i jasne, że właśnie Krajowy Zasób Nieruchomości na potrzeby, ja mam bardzo dużo na dopływ środków czy zdobycie środków do funkcjonowania tego krajowego zasobu są podane kryteria, są podane nie wiadomo, co to za pogoda, proszę państwa. Możliwości, jakimi ten krajowy zasób tymi nieruchomościami, tymi gruntami może dysponować. I tam się mówi właśnie przegląd o obrocie pracy swobodnym, strażnicy. Przeznaczaniu tych gruntów poza zasób, pod pożyczki, jest, pod kredyty, pobierać. I wręcz wystawianiu ich na sprzedaż na wolnym rynku. Także tutaj mimo, że chcieliśmy, czy chcemy nadal właściwie takie poprawki wnieść, bo też tutaj pamiętajmy, że jeszcze właściwie w dniu jutrzejszym nad projektem ustawy pokłonią się senatorowie i mamy nadzieję, że zostaną uwzględnione nasze poprawki, które jakby to niebezpieczeństwo wyeliminują. Gdzie grunty leśne pod inwestycje liniowe jak najbardziej mogłyby być przeznaczane, ale jednocześnie byłby uniemożliwiony obrót tymi gruntami. Z uwagi na to, że lasy są dobrem ogólnonarodowym, NSZZ Solidarność w 1998 roku wyszło z inicjatywą, była inicjatorą ustawy obywatelskiej o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych krajów, między innymi lasów. No i tam wykreowano generalną zasadę niepodawania lasów państwowych przekształceniom własnościowym. Zobowiązano administrację publiczną oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jako podmiot zarządzający lasami państwowymi do utrzymania, powiększania i doskonalenia gospodarki lasów państwowych. No i tutaj to jest jakby w sprzeczności, bo myśmy powinni się koncentrować na powiększaniu powierzchni leśnej, a nie po jej pomniejszaniu i przeznaczaniu na tego. Tym bardziej, że jest wiele takich gruntów rolniczych słabych, które można po prostu wyłączyć z produkcji rolnej, bo nakłady są dosyć duże, a efekty są mizerne. Natomiast no generalnie jest tak, że Polska ma słabe gleby, dlatego tym dominującym gatunkiem jest sosna, więc tym bardziej, żeby dorównać tym krajom, żeby zachować zrównoważony rozwój kraju, no to powinniśmy lesistość mieć na poziomie 33-34%, tak jak jest w Niemczech, w Czechach, w Austrii i w innych krajach. A nam jeszcze trochę brakuje. Mimo tego, że postęp jest wyraźny, no to jednak jeszcze przed nami jest trochę pracy, no i potrzebujemy tych gruntów właśnie również do zalesień, po to, żeby uzyskać te 34%.
Proszę. To jest 600 tysięcy hektarów, które tak. Miał przejąć Krajowy Zasób Nieruchomości. Jak można byłoby przełożyć to na ilość działek? Można powiedzieć, że w przeliczeniu na działki, czyli na niewielkie powierzchnie, na których obiekty nieruchomości, obiekty budowlane mogłyby powstawać, no to właśnie trzeba mówić o milionach. 2-3 miliony działek, to myślę z powodzeniem taka liczba tych działek by musiała być wydzielona i poddana pewnej obróbce ewidencji, przygotowaniu. No to też, tak jak Krajowy Zasób Nieruchomości, w taki śmiały sposób jest zapisane, że przyjmie grunty, ale przyjmie grunty nie na zasadzie takiego jakby otwartego przejęcia, tylko w sposób taki uporządkowany, gdzie trzeba tą ewidencję przygotować, nad nią usiąść. To też z naszej takiej czysto ludzkiej strony, perspektywy jest bardzo pracochłonne, czasochłonne. Leśnicy to jest grupa zawodowa, która niesamowicie jest obciążona różnorodnymi zadaniami, nie tylko terenal, ale również i biuro. Stąd mówię, to byłoby, wymagałoby heroicznej wręcz pracy, żeby przygotować taki materiał. My aktualnie mamy taką ewidencję, która służy gospodarce leśnej i dokładnie każde wydzielenie, każda najmniejsza działka jest ewidencjonowana, opisana. Natomiast tutaj trzeba by było wykonywać pracę na rzecz Krajowego Zasobu Nieruchomości i to trzeba było zaangażować masę ludzi i to by no, też byłby spory wydatek i dla nas, i dla państwa, zupełnie niepotrzebny. Niesamowite koszty, bo to wiadomo też, wydzielenie takie jak z perspektywy czysto biurowej, to nie tylko na tym to polega, to również przygotowanie takiego podkładu geodezyjnego. To niesamowita też duża praca w terenie. Każda jedna działka to musi mieć taką, musi być obrobiona geodezyjnie, przełożona na mapy i później mieć jakby odzwierciedlenie w tej ewidencji gruntów. To właśnie poniosła, jak kolega tutaj mówił, też niesamowite koszty. Koszty, które byśmy ponieśli i tak naprawdę, czy ten efekt, który chciałby się uzyskać, faktycznie by spełnił i był jakby równoznaczny z tym heroicznym wysiłkiem, który by się poniosło. Z jednej strony to jest heroiczny wysiłek, o którym panowie wspominają, z drugiej strony, z tego co rozumiemy, to przede wszystkim jest w takim brzmieniu ta ustawa niesie sobą realne zagrożenie tego, że te grunty zostaną po prostu bez jakiejś perspektywy przejęte i sprzedane, mogą zostać sprzedane, a przez co deweloperzy mogą zacierać ręce, bo to są przecież tereny... Także lasy sprzedane, proszę państwa, lasy sprzedane są i koniec. Lasy są sprzedane.